Witamy Was bardzo serdecznie podczas drugiego wirtualnego dnia otwartego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego imienia Jana Długosza w Częstochowie. Z największą radością oprowadzimy Was, szanowni kandydaci, po naszej uczelni, pokazując miejsca różnorodne i niezwykłe. Miło jest nam gościć Was w naszym uniwersytecie. Jest on otwarty, nowoczesny i wielowymiarowy. Poznacie dzisiaj pracowników uczelni, jej wykładowców, a także studentów, którzy przekażą Wam najważniejsze informacje dotyczące studiowania tutaj. Liczymy, że Wam się spodoba i staniecie się członkami naszej akademickiej społeczności. O otwarcie drugiego wirtualnego dnia otwartego poprosimy jej magnificencję rektor, profesor doktor habilitowaną Annę Wypych-Gawrońską. Szanowni Państwo, już drugi rok pandemia koronawirusa uniemożliwia nam uczestniczenie w zajęciach, spotkaniach, konferencjach organizowanych w tradycyjny sposób. Nie mogąc Państwa gościć w murach uczelni, postanowiliśmy po raz kolejny zorganizować wirtualny dzień otwarty naszego Uniwersytetu, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego imienia Jana Długosza w Częstochowie. W ramach tej wirtualnej prezentacji chcielibyśmy Państwu przedstawić nasz Uniwersytet, pokazać jednostki uczelni, oprowadzić po budynkach i laboratoriach, przybliżyć potencjał, jakim dysponuje nasza uczelnia. Nasza uczelnia w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia. Mamy piękną tradycję, ale jesteśmy też dzisiaj bardzo dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem akademickim. Kształcimy ponad 5 tysięcy studentów i doktorantów na 6 wydziałach. Prowadzimy kształcenie na prawie 50 kierunkach studiów. Są wśród nich studia pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, jednolite studia magisterskie, a także studia, które kończą się dyplomem inżyniera. Nasza oferta dydaktyczna nieustannie powiększa się, ponieważ bierzemy pod uwagę sugestie kandydatów i pracodawców. Szczycimy się kadrą akademicką liczącą prawie 500 osób. Wśród tych nauczycieli akademickich prawie 120 to osoby, które posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego i prawie 60 osób posiada tytuł profesora. Szanowni Państwo, chciałabym, aby dzisiejsze spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu umożliwiło Państwu wybór uczelni i kierunku studiów i zachęciło do studiowania w naszym Uniwersytecie. Otwierając wirtualny dzień otwarty Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego imienia Jana Długosza w Częstochowie, tym z Państwa, którzy w tym roku zdają maturę, życzę powodzenia i mam nadzieję, że spotkamy się w październiku na uroczystej inauguracji. 50 lat minęło jak jeden dzień. Ale przez ten czas bardzo wiele się wydarzyło. W 1971 roku powołano do życia Wyższą Szkołę Nauczycielską, którą później przekształcono w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Później z kolei przekształcono ją w Akademię imienia Jana Długosza, a teraz mamy Uniwersytet. Zmieniło się wszystko. Zmienił się kraj, zmieniły się warunki kształcenia, wykładowcy i sami studenci. Zresztą zobaczmy, jak wygląda to oczami naszych absolwentów. Jestem związany z uczelnią od 45 lat. Najpierw jako student, później już pracownik uczelni, asystent, a teraz profesor. No i może nie byłoby to tak bardzo ciekawe, jak fakt, że miałem ogromną sposobność obserwowania uczelni w jej rozwoju. I to na różnych etapach historycznych, bo zaczynałem studia i później pracę w okresie, który bywa czasem nazywany etapem późnego Gierka. Później był okres karnawału Solidarności, restrykcje, jakie niósł stan wojenny i później po stanie wojennym, zmiana ustrojowa, no i znajdujemy się w tym czasie, w którym się teraz znajdujemy. Na Śląsku istnieje pewna tradycja, że gdy ktoś osiąga wiek 50 lat, to świętuje Abrahama, to znaczy osiąga pewien wysoki poziom swoich kompetencji, jakiejś mądrości, doświadczenia życiowego. No i uczelnia jest w takim właśnie momencie. Chciałbym w związku z tym życzyć uczelni na następne pół wieku dynamicznego rozwoju. Uczelnia kształci ponad 5 tysięcy studentów i doktorantów na 6 wydziałach. Oferuje blisko 50 różnych kierunków studiów.
Dotychczas dyplom ukończenia naszej uczelni uzyskało prawie 70 tysięcy absolwentów. Studenci Wydziału Humanistycznego to ludzie, którzy lubią czytać i pisać. Są zainteresowani polityką i przeszłością. Ponadto lubią swoje myśli wyrażać w językach obcych. I wydawać by się mogło, że wszystko zostało już napisane. Ale cały czas powstają nowe formy przekazu. To prawda. Ponadto studenci tego wydziału to niezwykle otwarci i ciekawi świata ludzie. Będą też bardzo poszukiwani przez pracodawców wielu branż właśnie ze względu na swoją kreatywność i otwartość na świat. Myślę, że warto powiedzieć, drodzy pasjonaci filozofii, historii, humanista, to brzmi dumnie. Szanowni maturzyści, drodzy kandydaci, mam przyjemność przedstawić bogatą ofertę studiów pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Humanistycznym UJD. Pasjonatów historii z pewnością zainteresują takie specjalności jak archiwistyczna, antropologia historyczna, historia narodów słowiańskich czy militarioznawstwo. Możemy także pochwalić się oryginalnym kierunkiem iberoznawstwo, w ramach którego zyskują Państwo wykształcenie humanistyczne oraz szeroką wiedzę z zakresu historii i kultury Hiszpanii, Portugalii i krajów Ameryki Łacińskiej, a także kompetencje językowe w zakresie języka hiszpańskiego na poziomie B2, w zakresie języka portugalskiego na poziomie A1. Zrozumieć współczesny świat, zmiany cywilizacyjne, zjawiska kultury, ich warstwie ekonomicznej, obyczajowej, społecznej, intelektualnej pomogą studia na kierunku filozofia. Znajdziecie tu m.in. specjalność filozofia nowych mediów, filozofia teoretyczna czy filozofia z komunikacją społeczną. Wiedzę polonistyczną natomiast można zgłębiać, wybierając jedną ze specjalności na filologii polskiej, dziennikarską, redaktorsko-edytorską, film i realizacja obrazu filmowego, by wspomnieć zaledwie kilka. Tych z Was, którzy są zainteresowani pracą w szeroko pojętych mediach, także elektronicznych, w działach PR, w instytucjach kultury, zachęcam do wyboru dziennikarstwa i kultury mediów. Kompetencje niezbędne w zawodzie tłumacza zapewni kierunek filologia, na którym kształcimy w dwóch specjalnościach – filologia angielska i filologia germańska. W przypadku tej pierwszej, na studiach dziennych, można także studiować w zakresie poszerzonym drugi język obcy – chiński, niemiecki, rosyjski lub francuski. Natomiast obok tradycyjnej filologii germańskiej proponujemy także specjalizację dla kandydatów bez wcześniejszego przygotowania językowego. Podobnie jedyny praktyczny kierunek na wydziale, język niemiecki w obrocie gospodarczym, zapewnia naukę języka niemieckiego od podstaw, a poprzez nowatorski system kształcenia naprzemiennego i współpracę z międzynarodowymi przedsiębiorstwami z branży usług wspólnych i centrami outsourcingu procesów biznesowych, w szczególności rozliczeń księgowych, pozwala Państwu zdobyć cenne zawodowe doświadczenie już w trakcie studiów. Wydział Humanistyczny kształci także przyszłych nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na kierunkach filologia polska, filologia w już wspomnianych specjalnościach filologia angielska i filologia germańska, historia oraz filozofia. Absolwenci studiów drugiego stopnia mogą rozwijać swoje zainteresowania badawcze, podejmując studia trzeciego stopnia, prowadzone przez szkołę doktorską. Na koniec kilka słów na temat infrastruktury wydziału. Korzystamy z dwóch budynków. Budynku przy ulicy Zbierskiego 2/4, gdzie znajduje się profesjonalne laboratorium językowe, i tu właśnie w tym momencie jesteśmy, oraz budynku przy ulicy Armii Krajowej 36A, w którym znajduje się dziekanat, główna biblioteka uniwersytecka, czytelnia oraz magazyn, co zapewnia szybki dostęp do literatury wykładanych przedmiotów. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z bardziej szczegółowym opisem oferty kształcenia dostępnym na stronie Wydziału Humanistycznego. Rekrutacja na studia nie jest trudna. Wystarczy wejść na stronę uniwersytetu i przejść prostą procedurę rekrutacji. W razie problemów zawsze możecie liczyć na pomoc naszych wykładowców. A teraz zobaczmy, jak działa i co to jest internetowa rekrutacja kandydatów. Proste? Proste. Rekrutacja na studia w naszym uniwersytecie odbywa się za pośrednictwem systemu internetowa rekrutacja kandydatów. Po założeniu indywidualnego konta w systemie IRK, tak brzmi to w skrócie, należy wprowadzić dane osobowe, a następnie dokonać wyboru kierunku studiów. Należy w tym miejscu podkreślić, że można wybrać nie tylko jeden kierunek, ale więcej kierunków.
Oczywiście na stronie IRK znajdują się adresy mailowe, jak również numery telefonów, pod którymi chętnie odpowiemy Państwu na wszelkie wątpliwości, pytania związane z procesem rekrutacyjnym. System internetowej rekrutacji kandydatów to narzędzie intuicyjne i jestem przekonana, że nikt nie będzie miał problemu z zapisaniem się na wybrany kierunek studiów. Studenci uniwersytetu spełniający odpowiednie kryteria mogą ubiegać się o różnego rodzaju stypendia, a mianowicie stypendium socjalne, stypendium dla osób z niepełnosprawnością oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne. Ponadto w przypadku nagłych zdarzeń losowych studentom przysługuje również prawo do ubiegania się o zapomogi. Oczywiście studenci pierwszego roku mogą starać się o stypendium socjalne, jak również o stypendium dla osób z niepełnosprawnością. Informacje na temat rekrutacji oraz pomocy materialnej można znaleźć na stronie internetowej naszego Uniwersytetu w zakładce Dział Spraw Studenckich. Partnerami Uniwersytetu są znane i cenione firmy reprezentujące m.in. branżę spożywczą, farmaceutyczną, motoryzacyjną, usługową oraz związaną z projektowaniem. Społeczeństwo to zbiór indywidualizmów. Starać się wszystkich pogrupować, uchwycić, znaleźć wspólny mianownik. To zadanie raczej niewykonalne. A co jeśli się da? Współcześnie nauka dąży do tego, żeby uzyskać komplet wiadomości na temat człowieka i środowiska, które go otacza. Sprawdźmy więc, co może zaoferować naszym kandydatom Wydział Nauk Społecznych. Wydział Nauk Społecznych jest najstarszym wydziałem naszego Uniwersytetu. Jego powstanie i funkcjonowanie jest odpowiedzią na potrzeby regionu, jak i zainteresowania naszych kandydatów. Nauki społeczne zajmują się człowiekiem w sposób wielowymiarowy, od poziomu państwowości aż po potrzeby pojedynczych osób. Jeżeli interesuje Cię człowiek i jego potrzeby, to jest miejsce dla Ciebie. Nasze atuty to wykwalifikowana kadra, naukowcy, specjaliści w każdej dziedzinie, a co najważniejsze, dobre i przyjazne warunki studiowania. Zajmujemy się trzema głównymi obszarami: życiem publicznym, edukacją i bezpośrednim otoczeniem społecznym. W tym obszarze mamy przygotowany zestaw kierunków, które zainteresują każdego z naszych kandydatów. Wydział Nauk Społecznych ma do zaoferowania wiele różnych kierunków odpowiadających na zainteresowania naszych kandydatów. Bezpieczeństwo narodowe przygotowuje do pracy w organizacjach rządowych i pozarządowych, służbach mundurowych i służbach specjalnych, a także w sektorze prywatnym i biznesowym. Analityka i kreatywność nastawia się na wykonywanie profesjonalnych analiz, głównie sfery publicznej. Nasi absolwenci są przygotowani do pracy w zespole, kierowania nimi, a także motywowania ludzi do działań. Politologia przygotowuje do samodzielnej działalności w życiu publicznym i społecznym. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w organizacjach pozarządowych, samorządowych, partiach politycznych, a także innego rodzaju organizacjach społecznych. Pedagogika przygotowuje do pracy na wszystkich szczeblach szkolnictwa, wyposaża w kompetencje potrzebne w procesie edukacyjnym. To jest kierunek dla wszystkich osób zainteresowanych wychowaniem, edukacją oraz pracą z ludźmi. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna nadaje kwalifikacje nauczycielskie do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, w tym do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Pedagogika specjalna koncentruje się na osobach potrzebujących specjalnego wsparcia, odkrywaniu potencjału, przezwyciężania różnorodnych trudności. Jest to kierunek skierowany dla osób zainteresowanych udzielaniem pomocy, dla osób zainteresowanych rehabilitacją, wsparciem, pomocą oraz resocjalizacją. Turystyka i rekreacja to kierunek dla osób ciekawych świata i nowych miejsc, ale także dla osób zainteresowanych aktywnością fizyczną. Nasi absolwenci znajdują pracę w biurach podróży, ośrodkach sportu i rekreacji, a także są przygotowani do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Praca socjalna to interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc ludziom w odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Pracownik socjalny stwarza odpowiednie warunki, które pozwalają przywrócić człowieka na właściwy tor. Psychoprofilaktyka pokaże Ci, jak budować właściwie relacje, jak się komunikować, jak dbać o swoje zdrowie. Dobrostan psychiczny, zdrowie fizyczne, a także relacje w bezpośrednim otoczeniu. Nauczysz się, jak udzielać podstawowej pomocy psychologicznej, jak dbać o siebie i innych. Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna to nowy kierunek praktyczny na studiach drugiego stopnia.
Przygotowuje naszych absolwentów do pracy w szeroko rozumianej pomocy psychologicznej i doradczej, a także oferuje ciekawy zawód, trener osobisty, który pozwala na pracę w różnego rodzaju instytucjach życia publicznego, a także prowadzenie działalności gospodarczej. Ofertę Wydziału Nauk Społecznych mogę podsumować hasłem psychoprofilaktyki. Wybierz nas z troski o siebie i innych. Studia na uniwersytecie to bez wątpienia ścieżka do dużej kariery. I tak samo jak wykształcenie, liczą się umiejętności i doświadczenie. To prawda, a o swoją przyszłość każdy ze studentów może zadbać już w trakcie studiów. Pomoże nam w tym Biuro Karier. Biuro Karier UJD pomaga studentom i absolwentom w aktywnym wejściu na rynek pracy oraz w rozwoju zawodowym. W Biurze Karier możecie liczyć na konsultacje z doradcą zawodowym oraz psychologiem. Znajdziecie tu oferty pracy, praktyk, staży skierowane dla naszych studentów i absolwentów. Ponadto możecie liczyć na pomoc w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych, CV oraz listu motywacyjnego. Poprzez organizowane targi pracy będziecie mieli możliwość zapoznać się z rynkiem pracy oraz aplikować na oferowane stanowiska. Aktualne oferty pracy oraz informacje na temat kursów i szkoleń zamieszczane są na naszej stronie internetowej. Kontaktować można się z nami za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych. Jesteśmy aktywni na Facebooku. Ponadto stale aktualizujemy naszą stronę internetową. Możecie również do nas dzwonić oraz pisać na nasz adres mailowy. Pomimo aktualnej sytuacji pandemicznej, my nadal pracujemy dla Was. Tak jak wspominałem wcześniej, na naszej stronie internetowej cały czas zamieszczane są oferty pracy, praktyk, staży, kursów, szkoleń. Znajdziecie nas też, jak już wspomniałem, również na Facebooku, także zachęcam do śledzenia naszych kanałów komunikacyjnych. Na naszym uniwersytecie realizowane są projekty, które dają możliwość studiowania za granicą. Wymiana międzynarodowa realizowana jest z ponad 170 jednostkami zagranicznymi w ramach programów Erasmus+, CEPUS oraz PROM. Świat wynalazków jest taki fascynujący. Każdy chciałby zostać odkrywcą czy konstruktorem. No i zarabiać wielkie pieniądze na patentach, licencjach, wdrożeniach. Po prostu być jak Elon Musk albo Bill Gates. Tylko wiesz, Eryku, że najpierw musisz od czegoś zacząć. Myślę, że dobrze byłoby dowiedzieć się, jak zacząć karierę w świecie nauk przyrodniczych i technicznych. I myślę, że możemy o to zapytać właśnie naszych wykładowców. Witam na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych. Naszym przyszłym studentom oferujemy szerokie spektrum kierunków studiów. Od kierunków studiów klasycznych, uniwersyteckich, takich jak matematyka, fizyka, chemia czy informatyka, poprzez kierunki dostosowane do potrzeb aktualnego rynku pracy, takie jak dietetyka, kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa, żywienie człowieka i dietetyka, aż do kierunków o charakterze mocno inżynierskim, inżynieria multimediów, inżynieria bezpieczeństwa bądź innowacyjne technologie i nowoczesne materiały. Na naszym wydziale każdy maturzysta znajdzie coś dla siebie. Jak już wspomniałem, na kierunkach klasycznych możecie Państwo wybierać specjalności nauczycielskie, ale też i specjalności takie, które są odpowiedzią na potrzeby aktualnego rynku pracy. Jeśli chodzi o kierunki inżynierskie, to kształcimy tutaj również w bardzo unikatowym systemie studiów dualnych, czyli na kierunkach, które są budowane w ścisłej współpracy z pracodawcami. Na takich kierunkach studenci bardzo dużo czasu spędzają na praktykach i stażach, często płatnych stażach, za które otrzymują wynagrodzenie. Muszę Państwu również powiedzieć, że nasz wydział cieszy się bardzo dobrą opinią wśród potencjalnych przyszłych pracodawców naszych studentów. Studenci wszystkich naszych kierunków studiują w nowoczesnych pracowniach i laboratoriach, które za chwilę będziecie Państwo mogli zobaczyć na filmie. Muszę również podkreślić, że nasi studenci mają możliwość studiowania na innych uczelniach, chociażby w ramach programu Erasmus oraz korzystania ze wsparcia wielu projektów unijnych. Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia z naszymi studentami rozwijają w nich pasję, zainteresowanie do poznawania nowej wiedzy i umiejętności. Zapraszamy do studiowania na naszym wydziale. Na pewno Państwo nie będziecie żałować. W tym laboratorium studenci przygotowują próbki zarówno farmaceutyków, jak i kosmetyków, próbki spożywcze i środowiskowe do dalszej analizy. Zarówno wykorzystujemy metody klasycznej analizy chemicznej, jak i te bardziej zaawansowane metody instrumentalne z wykorzystaniem
nowoczesnej aparatury naukowej. W tej pracowni studenci przygotowują potrawy, a następnie oceniają ich smak i zapach w celu oceny jakości. Znajdujemy się w pracowni polimerów polisacharydowych, gdzie student 5 roku chemii opracował polimer, świecący polimer, który może mieć potencjalnie ogromne zastosowanie. Takie sprawy próbujemy rozwiązać na zajęciach z podstaw technik kryminalistycznych i innych, które prowadzimy na kierunku kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa. Odkryj z nami tajniki kryminalistyki. W tym laboratorium kształcimy studentów z kierunku innowacyjne technologie i nowoczesne materiały. Studenci dostają tutaj wiedzę z zakresu robotyki i automatyki. W naszych laboratoriach używamy jednych z najnowocześniejszych aparatów w całym kraju. W tej sali prowadzimy zajęcia dla studentów w kierunku inżynieria bezpieczeństwa. Zajęcia prowadzone z ochrony przeciwpożarowej, przeciwwybuchowej, pierwszej pomocy przedmedycznej i innych zajęć dla naszych studentów. A wiesz, że oprócz popularnych języków, takich jak angielski czy niemiecki, uniwersytet umożliwia także naukę języków rzadkich, takich jak czeski, chiński, portugalski, serbski. I usei, i vouci suprender. Nosos alumnos podemos estudar estas línguas gratuitamente. Szanowni Państwo, znajdujemy się w laboratorium multimedialnym przeznaczonym m.in. do nauki języków rzadkich. Od ponad 4 lat Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi kursy języków obcych, takich jak język hiszpański, włoski, portugalski, francuski oraz chiński. Nowością w roku akademickim 2020-2021 był kurs języka japońskiego oraz chorwackiego. Warto dodać, że zajęcia dla naszych studentów są całkowicie bezpłatne, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba uczestników, która nam do tej pory zaufała. Już ponad 2000 studentów skorzystało z naszej oferty. Znajomość języków obcych pozwala studentom na uzyskanie stypendium i odbycie zagranicznych staży, również tych wirtualnych, w ramach programu Erasmus+. Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego jest akredytowanym centrum egzaminacyjnym z języka angielskiego. Oznacza to, że posiadamy licencję na przeprowadzanie międzynarodowych egzaminów Pearson English International Certificate. Egzaminy z naszej oferty są dobrze znane i honorowane przez szkoły, uniwersytety oraz pracodawców z sektora państwowego oraz prywatnego na całym świecie. Uczenie się i nabywanie umiejętności czy kwalifikacji zawodowych to szansa na podtrzymanie zatrudnienia lub na znalezienie lepszej pracy. Sprostanie wyzwaniom cywilizacyjnym możliwe jest dzięki obecności kształcenia ustawicznego. Misją Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia Ustawicznego jest realizacja kształcenia przez całe życie. Dlatego zapraszamy wszystkich do skorzystania z szerokiej oferty kursów, szkoleń, warsztatów oraz studiów podyplomowych w ramach Uniwersytetu Otwartego. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Uniwersytet dysponuje nowoczesną infrastrukturą obejmującą 6 budynków dydaktycznych, prawie 200 sal wykładowych i ćwiczeniowych oraz 75 laboratoriów, a także bibliotekę, wydawnictwo, ośrodek sportowy, akademik i planetarium. Paulina, jak sądzisz, co w życiu jest najważniejsze? Pieniądze, sława, kariera? Eryku, z tego wszystkiego, co wymieniłeś, najważniejsze jest i zawsze chyba będzie zdrowie, bo jest kluczem do tego wszystkiego, o czym wcześniej wspomniałeś. I już Kochanowski mówił kiedyś, szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Kierunek wychowanie fizyczne jest prowadzony na naszej uczelni od kilkunastu lat. Składa się on z 2 stopni. Pierwszy stopień studiów trwa 3 lata, drugi stopień studiów trwa 2 lata. W ramach studiów z wychowania fizycznego można tutaj zaliczyć specjalność nauczycielską, to znaczy po zakończeniu studiów może być absolwent nauczycielem wychowania fizycznego na każdym poziomie pracy szkół w Polsce. W
Studenci na kierunku wychowanie fizyczne będą mieli do dyspozycji bardzo dobrze wyposażone obiekty sportowe. Znajdujemy się właśnie w Akademickim Centrum Sportu, które składa się z wielu specjalistycznych pomieszczeń do uprawiania wielu dyscyplin sportu. Między innymi koszykówki, piłki ręcznej, futsalu. Mamy również siłownię, dysponujemy specjalną salą do tenisa stołowego. Możemy również tutaj prowadzić zajęcia z zakresu fitnessu. Znajdujemy się w tej chwili w sali do fitnessu, ale zajęcia na kierunku wychowanie fizyczne to nie tylko zajęcia w zamkniętych obiektach, to również zajęcia w otwartym terenie na obozach sportowych, letnim i zimowym. W ramach tych obozów studenci będą mogli albo doskonalić, albo zapoznać się z takimi dyscyplinami jak narciarstwo, snowboard oraz na obozie letnim żeglarstwo, atletyka terenowa, pływanie i ratownictwo wodne oraz kajakarstwo. Studenci nasi w trakcie studiów mają możliwość uprawiania sportu wyczynowego w ramach akademickich sekcji sportowych. Sekcje takie działają tutaj od wielu lat i mogą poszczycić się wieloma sukcesami. Do największych sukcesów należą osiągnięcia tenisistów stołowych, zawodników podnoszenia ciężarów, piłkarzy nożnych, siatkarzy oraz wielu, wielu innych. Zachęcamy wszystkich studentów do tego, żeby brali udział w Akademickich Mistrzostwach Polski i w dalszym ciągu przysparzali wielu sukcesów naszej uczelni. Studia na kierunku wychowanie fizyczne są studiami o profilu ogólnoakademickim. Wynika z tego, że ich program jest bardzo ściśle związany z badaniami naukowymi. Badania naukowe odbywają się w wielu pracowniach i laboratoriach naszego Wydziału, Wydziału Nauk o Zdrowiu. Znajdujemy się obecnie w Laboratorium Fizjologii Wysiłku Fizycznego, gdzie prowadzone są badania w tym zakresie właśnie oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów. Oprócz tego laboratorium dysponujemy również laboratorium z biomechaniki oraz wieloma pracowniami, m.in. do anatomii i biochemii. Jeżeli lubisz pomagać i pracować z ludźmi, jeżeli jesteś empatyczny, cierpliwy, obowiązkowy, jeżeli interesujesz się zdrowiem, zdrowym stylem życia i aktywnością fizyczną, a twoje motto to małymi kroczkami możesz dojść do każdego celu, to kierunek fizjoterapia jest idealnym kierunkiem dla ciebie. W naszym uniwersytecie na kierunku fizjoterapia kształcenie odbywa się w systemie 5-letnich jednolitych studiów magisterskich. Oferujemy Państwu studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Fizjoterapia to kierunek studiów o profilu praktycznym. Oznacza to, że studia ściśle związane są z praktycznym wykorzystaniem wiedzy i umiejętności. Naszym nadrzędnym celem jest, aby kształtować umiejętności praktyczne. Sądzić należy, że kierunek fizjoterapia to kierunek z przyszłością. Zważywszy na starzejące się społeczeństwo, na liczne choroby cywilizacyjne i na obecną sytuację w Polsce i na świecie, gdzie stan pandemii zmusił nasze społeczeństwo, dzieci, młodzież i osoby dorosłe do siedzącego trybu życia, można wnioskować, że w przyszłości znacznie wzrośnie odsetek chorób w obszarze narządu ruchu, dolegliwości bólowych kręgosłupa i w obszarze chorób układu oddechowego i krążeniowego. Jeżeli zastanawiasz się, jaki kierunek studiów wybrać, weź pod uwagę kierunek, który przygotuje Cię do konkretnego zawodu, do zawodu, który jest poszukiwany na rynku pracy. Takim kierunkiem jest fizjoterapia. Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia. Absolwenci kierunku pielęgniarstwa Uniwersytetu Jana Długosza są doskonale przygotowani do sprawowania całościowej opieki pielęgniarskiej nad chorym. Studenci uzyskują kwalifikacje zawodowe zgodne ze standardami kształcenia i są przygotowani do samodzielnego wykonywania zawodu. Naszym nadrzędnym celem jest stawianie na praktyczny aspekt procesu kształcenia. Większość zajęć odbywa się w formie ćwiczeń w nowoczesnych pracowniach umiejętności pielęgniarskich, laboratoriach i wkrótce nowo otwartym monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej. Zapraszamy! Wszystkie przyszłe pielęgniarki i pielęgniarze. Jesteśmy gwarantem jakości kształcenia i wiemy, że nasi absolwenci nie będą mieli problemów ze znalezieniem stabilnego zatrudnienia. Kosmetologia to studia licencjackie o profilu praktycznym realizowane na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Studia trwają 6 semestrów, są realizowane w formie stacjonarnej i niestacjonarnej i kończą się nadaniem tytułu licencjata. Program studiów oparty jest na bardzo solidnej wiedzy z zakresu nauk
medycznych, nauk o zdrowiu, również nauk ścisłych oraz społecznych. Dużym atutem naszego kierunku jest bardzo bogaty program zajęć praktycznych realizowanych w specjalistycznych laboratoriach i pracowniach. Zajęcia warsztatowe w szeroko rozumianej kosmetologii pozwalają studentom na zapoznanie się z zabiegami oraz obsługą specjalistycznej aparatury kosmetologicznej. Studiując kosmetologię, studenci zdobywają taką wiedzę, takie umiejętności, które w przyszłości pozwalają im na samodzielne i aktywne prowadzenie własnej działalności. Bardzo serdecznie zapraszam do podjęcia studiów na kierunku kosmetologia. Bardzo dużo materiałów na temat funkcjonowania naszej uczelni odnajduję na stronie uniwersytetu. Ostatnio dowiedziałem się o nowoczesnych metodach kształcenia. Bo widzisz, nie sztuką jest dużo się uczyć i w sumie nic z tego nie mieć. Warto jest uczyć się tak, żeby zdobywać jak najwięcej wiedzy, ale równocześnie mieć z tego po prostu przyjemność. Spróbujmy zapytać się naszych mistrzów, jak tego dokonać. Tutoring jest innowacyjną metodą kształcenia, która już od 2016 roku zaistniała w murach naszej uczelni, a jej cieszy się coraz większą popularnością na uniwersytetach w Polsce. Studenci, którzy przychodzą do nas, stają się naszymi studentami pierwszego roku, mają już od w zasadzie semestru letniego możliwość skorzystania z takiej oferty współpracy z tutorem. Co to tak na dobrą sprawę oznacza? Oznacza to, że ma możliwość indywidualnego kontaktu z wybranym przez siebie doskonałym dydaktykiem, doskonałym nauczycielem akademickim, doskonałym badaczem, z którym może nawiązać współpracę zarówno w obszarze swoich doświadczeń ogólnorozwojowych, ale także doświadczeń badawczych, doświadczeń naukowych, które są sprofilowane do jego potrzeb. Zatem mamy do czynienia tutaj z osobą, która staje się pewnym towarzyszem studenta podczas trwania tych zajęć, które mogą trwać przez jeden semestr lub mogą trwać dłużej, w zależności od tego, jak student je wybierze. I poprzez to takie wzajemne towarzyszenie i wzajemną wymianę myśli, wymianę poglądów, wymianę doświadczeń, tworzy się zupełnie nowa jakość, która wpływa na to, jak funkcjonuje zarówno tutor, ale przede wszystkim jak rozwija się, jak wzmacnia swój potencjał podopieczny, czyli student. Mamy tutaj do czynienia z dużą bazą tutorów. Jest to prawie 40 osób, które reprezentują każdą dyscyplinę naukową, reprezentują bardzo duże doświadczenie, zarówno dydaktyczne, jak i badawcze, więc student ma tutaj możliwość wyboru osoby, która z pewnością spełni jego oczekiwania, a w ten sposób wchodząc w relację tutorską, wchodząc w tutoring rozwojowy bądź tutoring akademicki, ma możliwość rozpoczęcia pewnej niezwykłej przygody, która tak na dobrą sprawę skończy się za każdym razem w sposób bardzo indywidualny i spersonalizowany. Jeszcze raz rozwijający zarówno tutora, jak i podopiecznego. Uczelnia prowadzi autorski projekt Uniwersytet dla Ziemi. Akademicy promują badania naukowe poświęcone działaniom i nowoczesnym technologiom, które umożliwiają ochronę przyrody, a także zachęcają do działań na rzecz ratowania środowiska naturalnego. 1, 2, 3 miliony. Od podatków podobno nie da się uciec. No i dobrze wiemy, że każdy musi je płacić. Ponadto trzeba to wszystko powyliczać i nadążyć za współczesnym prawem. Przydałby się ktoś do pomocy. To prawda. Na uczelni mamy specjalistów od rachunków i od podatków, a w razie W zawsze możesz też liczyć na prawników, którzy wyciągną Cię z kłopotów. Tutaj wiemy, że prawa należy przestrzegać. W końcu już starożytni mówili dura lex, sed lex. Jesteśmy wydziałem z ponad 20-letnimi tradycjami. Siłą naszego wydziału jest fakt, że stawiamy na wiedzę, proponując studia na kierunkach ogólnoakademickich, a także na zdobywanie i doskonalenie umiejętności, proponując studia na kierunkach praktycznych. W bieżącej rekrutacji oferujemy Państwu studia na kierunkach administracja, ekonomia, prawo, a także rachunkowość i podatki. Swoją ofertę kierujemy również do absolwentów studiów pierwszego stopnia, proponując im studia na kierunku administracja, a w niedalekiej przyszłości myślę, że również dla studentów kierunku ekonomia, bowiem z niecierpliwością czekamy na decyzję Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie możliwości prowadzenia studiów drugiego stopnia właśnie na kierunku ekonomia.
Z perspektywy wydziału niewątpliwie ważną rolę odgrywa umiędzynarodowienie i wymiana międzynarodowa. Studiowanie na Wydziale Prawa umożliwia Państwu wymianę międzynarodową i studia za granicą w ramach programu Erasmus+. Niezwykle bogata oferta dydaktyczna przygotowywana na nadchodzący rok akademicki pozwala zaproponować Państwu zajęcia również w językach obcych, a także zajęcia z profesorami z zagranicy. W chwili obecnej, pomimo tego, że nauka odbywa się tylko i wyłącznie w formie zdalnej, gościmy na Wydziale blisko 20 studentów zagranicznych. Studia to nie tylko nauka, praktyki i staże międzynarodowe. Studia to także działalność w kołach naukowych, poradni prawa, która udziela porad prawnych w zakresie wszystkich gałęzi prawa i służy pomocą w konstruowaniu pism adresowanych do organów publicznych. Niewątpliwie atutem naszego wydziału jest jego lokalizacja, a także bliskość domu studenckiego Skrzat. Więcej informacji na temat kierunków znajdziecie Państwo na stronie Uniwersytetu w zakładce Kandydat, a także na stronie Wydziału Prawa i Ekonomii. Szanowni Państwo, drodzy maturzyści, szanowni kandydaci, w imieniu społeczności Wydziału Prawa i Ekonomii życzę Państwu jak najlepszych wyników na egzaminach maturalnych i oczywiście zapraszam do studiowania na naszym wydziale. Do zobaczenia w październiku. Co robisz? Przeglądam, zaznaczam i dzwonię. I nic. Albo drogo, albo daleko od centrum. No, gdzie my będziemy mieszkać od października? A co powiedziałbyś na akademik? Ja planuję mieszkać w Skrzacie. Po pierwsze jest tanio, po drugie blisko centrum, a po trzecie mam swoich przyjaciół, dosłownie pokój dalej. Będę miała wszystko, co trzeba. Dom studenta Skrzat dysponuje 499 miejscami. Oferujemy dla studentów pokoje jedno- i dwuosobowe z węzłem sanitarnym. Dodatkowo do dyspozycji studentów oddajemy również sale rekreacyjne, takie jak sala bilard, sala tenisa, siłownia, fitness, sala cichej nauki, sala plastyczna oraz sala muzyczna. Studenci bardzo chętnie korzystają, organizując różne spotkania, gdzie też zawierają więzi koleżeńskie. Panuje tutaj bardzo koleżeńska i przyjazna atmosfera. Studenci pomagają sobie wzajemnie, wspierają. Nawet wiem o sytuacjach, kiedy uczą się nawzajem i pomagając zaliczać jakieś prace, czy też przygotowują się do pewnych egzaminów. Cieszymy się bardzo dużym zainteresowaniem. Oprócz studentów z Polski cieszymy się bardzo dużą popularnością wśród studentów zagranicznych. Mamy obecnie u siebie studentów z Nigerii, z Turcji, czekamy na studentów z Rumunii. Jest też duża część studentów z Ukrainy i Rosji oraz Białorusi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, staramy cały czas poprawić warunki i zamieszkania w domu studenta. Dlatego też w przyszłym czasie, miesiąc maj, czerwiec, planowana jest bardzo duża przebudowa sanitariatów, które zdecydowanie poprawią jakość mieszkania. Dotychczas sanitariaty dostępne są dla 4 pokoi, natomiast po przebudowie te łazienki będą dostępne dla 2 pokoi. W uznaniu dynamicznego rozwoju w obszarze tworzenia innowacyjnych technologii oraz budowania efektywnej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, nasza uczelnia jest laureatem Polskiej Nagrody Innowacyjności 2020. Talent – wspaniała sprawa, ale gdzie go szukać? Gdzie znaleźć natchnienie? Wiesz, talent to jedno, ale podobno najwięcej można osiągnąć zaangażowaniem i ciężką pracą. Te wątpliwości skierujemy do ekspertów. Zobaczymy, co powiedzą nam na Wydziale Sztuki. Wydział Sztuki. Wydział Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego imienia Jana Długosza w Częstochowie to obecnie 6 kierunków. 2 realizowane w sztukach muzycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych i muzyka w przestrzeni publicznej. Jeśli chodzi o sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, to 4 kierunki. Fotografia i kreacja przekazu wizualnego, najmłodszy kierunek, później grafika, malarstwo oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Zapraszam na krótką wycieczkę po Wydziale Sztuki. Pierwsze piętro Waszyngtona 4x8 to tu. Pracują studenci kierunku malarstwo, studia 1. i 2. stopnia.
zapraszam do jednej z sal. Na tym kierunku pracuje się zarówno w technikach tradycyjnych, czyli w oparciu o klasyczną, można powiedzieć martwą naturę, a także w technikach nowoczesnych, czyli tradycja łączy się z nowoczesnością, co już za chwilę zobaczycie. Zapraszam. Pracownia multimediów. To tutaj studenci między innymi projektują wnętrza, myślą o tym, czym jest mural, czym jest malarstwo architektoniczne, także o tym, czym jest anatomia, ale nie tylko w znaczeniu anatomii człowieka, ale też w znaczeniu anatomii dzieła plastycznego. Pójdźmy teraz jeszcze do jednej pracowni, gdzie będzie można zobaczyć klasyczne, piękne techniki malarskie. Technologia malarstwa, serce, alchemia malarstwa, jak mówi wielu. To tutaj właśnie studenci uczą się tego, co jest warsztatem, technologią klasycznych technik malarskich. Ale jak mówiłem wcześniej, to wszystko w połączeniu z nowym językiem, z nowymi mediami, a więc tradycja i nowoczesność. Taki właśnie jest Wydział Sztuki. Grafika to jeden z kierunków w ofercie Wydziału Sztuki, studia pierwszego i drugiego stopnia, a więc licencjackie i magisterskie. To bardzo ciekawa panorama, jeśli chodzi o warsztat. Niecodzienne narzędzia pracy, a więc tradycyjny, piękny warsztat graficzny, który wymaga nie tylko zmysłu plastycznego, ale też czasami siły, ponieważ ten warsztat jest bardzo specyficzny i naprawdę tutaj trzeba mocno i dobrze pracować. Jak mawiał klasyk, sam sobie sterem, żeglarzem, grafikiem może być. To też kolejna z pracowni, gdzie na grafice studenci zdobywają umiejętności, wiedzę i kompetencje społeczne. Co jest istotne, studenci grafiki mają do wyboru dwie specjalności. Grafikę warsztatową oraz grafikę użytkową. Grafika użytkowa to taka specjalność, gdzie studenci dzięki nowoczesnym narzędziom, technikom i technologiom mogą realizować swoje wizje, koncepcje artystyczne. A przede wszystkim, jeśli chodzi o grafikę, należy cały czas powtarzać to, o czym mówimy przy każdym kierunku, jeśli chodzi o Wydział Sztuki. Tradycja i nowoczesność to siła Wydziału Sztuki. Fotografia to najmłodszy kierunek, jeśli chodzi o sztuki plastyczne na naszym wydziale. Najmłodszy, ale jednocześnie także sięgający głęboko tradycji. Fotografia jako dziedzina, jako dyscyplina jest relatywnie młoda w porównaniu do malarstwa, grafiki i tych technik. Natomiast na naszym kierunku fotografia i kreacja przekazu wizualnego, jak widać, można się spotkać, dla wielu mogą to być antyki, ale jednak działające, ale też można spotkać się z tym, co nowoczesne. Wszystko po to, żeby student, który studiuje fotografię i kreację przekazu wizualnego, wiedział, czym jest fotografia, kreacja, no i czym jest przekaz wizualny. Jesteśmy w legendarnej sali, jeśli chodzi o dawny Instytut Sztuk Pięknych, Instytut Sztuki, Wydział Artystyczny. Wszystkie przemiany, jakie działy się z latami funkcjonowania naszego kierunku. Jedna rzecz była niezmienna. Ta czarna, piękna sala zwana potocznie Czarną Mańką. Jak mówimy, legendarna. Obecnie korzystają z niej przede wszystkim studenci fotografii. I to tutaj realizują i chcą realizować swoje umiejętności w zakresie fotografii studyjnej, czyli tej, która także jest potrzebna bardzo obecnie na rynku pracy. Tradycja i nowoczesność, po prostu Wydział Sztuki. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Matka wszystkich kierunków fotografii i kreacji przekazu wizualnego, grafiki i malarstwa. To właśnie z edukacji, z wcześniej, z wychowania plastycznego wyrosły wszystkie nasze kierunki. Tu, jak widać, wiele mówimy o tradycji. Jeszcze ślad czasu. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, WSP, obecnie Uniwersytet. I fundamenty. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych to kierunek, który daje uprawnienia nauczycielskie.
czyli nie tylko buduje, rozwija świadomość tego, co nazywamy sztuką i kulturą, ale jednocześnie pozwala absolwentom na to, aby móc nauczać, aby pracować w szkołach, animować kulturę. Bardzo trudne w obecnych czasach, ale konieczne i niezbędne. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych. To kierunek, który brzmi pięknie. Ja nie umiem grać, ale jeżeli ktoś chciałby się nauczyć między innymi gry na fortepianie i na wielu innych instrumentach oraz poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności, jeśli chodzi o muzykę szeroko rozumianą, to oczywiście edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych będzie dla niego dobrym kierunkiem. A do tego edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych jest kierunkiem, który daje uprawnienia nauczycielskie. A zatem student, absolwent tegoż kierunku będzie, jeżeli tego zapragnie, mógł uczyć w szkole, animować kulturę w różnych placówkach z tym związanych, czyli w domach kultury, w bibliotekach, w wielu miejscach. No ale najpierw trzeba przyjść na studia i grać. Ale nie jak John Cage w 52 roku, tylko po prostu grać. Tak można by zacząć, jeśli chodzi o muzykę w przestrzeni publicznej. To drugi kierunek na Wydziale Sztuki realizowany w dyscyplinie sztuki muzyczne. Na tym kierunku właśnie znajdziemy, czy spotkamy się, z dwoma specjalnościami. Animacja artystyczna i muzyka estradowa, a w ramach muzyki estradowej jest także specjalizacja wokalistyka estradowa. Oba te kierunki, zarówno edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych, a także muzyka w przestrzeni publicznej, to bardzo ciekawa propozycja dla tych, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności, nie tylko te wokalne, nie tylko te muzyczne związane z grą na instrumencie, ale też z szeroko rozumianą muzyką, przestrzenią muzyki, a także, co ważne, te kierunki kształcą, jeśli chodzi o teorię muzyki, czyli kształcenie słuchu i wszystko, co wiąże się właśnie z warsztatem muzycznym. Zatem edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych oraz muzyka w przestrzeni publicznej to te dwa kierunki, które proponujemy, jeśli chodzi o Wydział Sztuki. Wiele osób ma pewne obawy przed podjęciem studiów, jeśli chodzi o muzykę. Niepotrzebnie. Muzyka to taka dziedzina i taka dyscyplina, która pozwala na ciągły, stały rozwój i progres. A jeśli chodzi o nasze dwa kierunki, edukację artystyczną w zakresie sztuk muzycznych i muzykę w przestrzeni publicznej, to właśnie te kierunki pozwalają rozwijać się w oparciu o tradycję, ale z myśleniem ku nowoczesności. Uniwersytet od wielu lat wdraża rozwiązania, które mają na celu pomoc w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami. W zeszłym roku na naszej uczelni powstało Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami. Oprócz tego uczelnia konsekwentnie usuwa wszelkie bariery architektoniczne, które mogłyby przeszkadzać nam w uczestniczeniu w zajęciach. Dzięki temu nasz uniwersytet staje się bardziej dostępny absolutnie dla wszystkich. Przywitałam Państwa w języku migowym, ponieważ nasza uczelnia stale otwiera się na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Znajdujemy się w nowo otwartym biurze do spraw osób z niepełnosprawnością, w którym zatrudnieni są doradcy edukacyjni oraz biuro wypożycza sprzęt, który pomaga w dostosowaniu materiałów dydaktycznych. Tutaj znajduje się pokój wyciszeń, w którym można odpocząć między zajęciami bądź też przewinąć czy nakarmić dziecko. Jeśli masz obawy przed rozpoczęciem studiowania, nic się nie martw. Nasi eksperci, doradcy i asystenci serdecznie pomogą Ci w realizacji całego procesu. Chodź, coś Ci pokażę. Oto doskonale znana i rozpoznawalna mozaika zdobiąca budynek kampusu naszej uczelni przy Alei Armii Krajowej. Jej autorem jest malarz i rzeźbiarz Stanisław Łyszczarz. Faktycznie, słyszałam o nim. Przez pewien czas był nawet wykładowcą naszej uczelni.
Sama mozaika nosi sugestywny tytuł Drzewo Mądrości i tak na dobrą sprawę stała się symbolem nie tylko naszego kampusu uniwersyteckiego, ale też miasta, w którym żyjemy. Tak, zdecydowanie wrosła w krajobraz naszej uczelni. Nasz uniwersytet plasuje się w czołówce rankingu w grupie środkowoeuropejskich uczelni, które kształcą inżynierów. Takie wnioski płyną z Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich 2020. Zestawienie to potwierdza, że warto studiować kierunki inżynierskie w naszym uniwersytecie, który systematycznie pnie się w górę w rankingach nie tylko polskich, ale także europejskich. To był długi spacer, a my wciąż nie pokazaliśmy Wam wszystkich zakątków naszego uniwersytetu, chociaż bardzo byśmy chcieli. Teraz wszystko jest w Waszych rękach. Zapraszamy Was, abyście przekonali się na własnej skórze, dlaczego my i całe mnóstwo innych studentów wybraliśmy tę uczelnię, aby zdobywać tutaj kształcenie. Dokładnie dlatego tutaj jesteśmy. Uczelnia stała się naszym drugim domem. Serdecznie dziękujemy Wam za uwagę i zapraszamy w mury naszej uczelni.